Nawet kurdexpa nie dostałem. Wstydź się. Wstydź się. To jest kurde... Po raz kolejny. Zła reklama. Mylna reklama. To był boss. Miałem dostać expa. I fajnie, Yuna zginęła. A nie, dobra, nic nie powiedziałem. Czemu kurde... Czy miałem okazję atakować też tą barierę? Ogień olimpijski. Nazwy tak moją piłkę. Are you hurt? Tylko wybuchłam, ale to nic. No, I'm fine. Those outbed. Is everybody okay? Nie kurde. Mamy rannych. Yuna. Super full speed ahead. I git. Fajnie by było, jakby to była jakaś minigierka taka. Zamknij ryj! Weź przestań. Didn't Kamari's clansman say something about summoners disappearing? So the outbet are behind that. Those sandblastic grease monkeys. Zabić ich wszystkich. Usiądź jak człowiek, a nie jak szuja. Hey, it's no use complaining about the outbet now, right? No właśnie. We'll protect Yuna from anyone, anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right. Wow, oczywista oczywistość ich przekonała. O, nie ma za co. Ty byś kurde szedł, nie stój w miejscu. Dobra. O, stój, stój. Czekaj, czekaj. Nie, nie jestem gotów. Moment. Chcę pogadać ze wszystkimi. Kimari Vale is guardian on Shupov. Kimari never fail again. Koty wody nie lubią, więc hej. Nie obwiniaj się. Okej, okay. Nie, nie, stój, stój. O tu, o. Zarąbiście, dobra. I mając taką przyzywaczkę, nie musimy się obawiać Sina. Mam nadzieję, że będę mógł za mojego życia świętować spokój sprowadzony. Za szybko napisy lecą. Looks like we're stuck here for a while. To chyba dobrze, nie? Might be more out bed. Keep watch, yeah? My god, ty i te twoje... Zamknij się, łaka, już mnie wkurwiasz. Pieprzony rasista. Our walker at your service. Co masz? Teraz broni nie masz, czemu? Ja się pytam. Ale dobra, potiony zawsze się przydadzą. Jak mogę ich ki... A, dobra, w ten sposób. Będę tak powoli uzupełniał zapasy. I git. Sprzedam. W sumie nic. Tylko jeszcze posortować trzeba auto. Bo lubię samochody! Co? A właśnie. Ekwipunek. Nie, może przedmioty raczej. Ekwipunek, auto i... Zobaczmy, co takiego mamy. To cały ogień. Cios ognia. Sprzeda się. Jeden slot, nie ma co. Siema. Guard Yuna. No shit! A co ja robię przez ten cały czas? Chwila. Ja muszę iść. Z Yuną pogadać? Przepuścić mnie. Chcę z moją waifu pogadać. Nie, nie mogę. Kurde! No, już myślałem, że wpadłem w tekstury i się nie wydostanę. Chwila. Ten assassin tam jakiś... Assassin stał, więc chcę z nim pogadać. Kici, kici. Więc to jest Lady Yuna. Bez wątpienia. Back off. Okej, okay, no i... Co teraz powinienem robić? Chwila. Zgubiłem się. Miałem szczęście nie trafić na żadnych... chytrych kupców po tej stronie rzeki. Ostatecznie i tak kupiłam coś od tego jego mościa.
Szupaw śpi. Zaczekasz, aż Szupaw wstanie? Wygląda na to, że zniszczyłeś machinę Albert. Co za poświęcenie. Na pewno trzymasz błogosławieństwo jej, bo ona koniecznie będzie wzmocnienie ochrony, żeby Albert kolejny raz tego nie zrobili. Kurde, dajcie mi kasę! Jestem kurde... materialistą. Sin zabrał moją córkę, lecz znów ja ją zobaczyłem. Po raz pierwszy od 5 lat. To miejsce w Gładosalam jest cudowne. Wiem o czym mówi. Ale jeszcze o tym nie powiem, bo to będą spoilery. O, oki, okidoki, dobra. Oh my god, elfy! Gładosalam jest na końcu tej drogi, lecz sama droga jest najeżona demonami. Przed wyruszeniem poczyń wszelkie potrzebne przygotowania. Czuję, że Lady Yuna tu była, potrafię wyczuć ludzkie ciepło. Nie zbliżaj się do mnie, potomkini najwyższego przyzywacza, kochana przez wszystkich. Yuna to ucieleśnienie doskonałości. Szczególnie kiedy musi poprawiać swoją fryzurę, mimo tego, że nie musi poprawiać, bo jej model jest taki sam. Powinnam pozostać krzyżowcem, czy mogę obrać inną ścieżkę? Chciałam o tym porozmawiać z kimś w zaświatach, ale może nie powinnam. Zaświaty, co? Widzę tam skrzynkę! Będzie moja. O! Widzę trupa. To nie byle jaki trup! You're not dead? Fajnie tak zapytać człowieka, który leży. Ty żyjesz! Tak mocno żyjesz, że aż scenka CGI się odpaliła. Fanserwis w tej grze jest okropny. Riku! You're Riku! No shit! You're okay. How you been? Jak ci się wiodło, kurde, cały czas siedziałam tutaj. Terrible. Yeah, you don't look so good. What happened? You beat me up, remember? Huh? Oh, that Machina? That was you? Oh shit. Co masz na swoje usprawiedliwienie, mała? Oh, that really hurt, you know. No jeżeli ja bym był w jakiejś maszynie, która by mi eksplodowała przed ryjem, to pewnie też by mnie bolało. O, jak zwykle spóźnieni. Tak, najlepsza. Łaka, ona jest nieletnia. Nie myśl nic. She's an Albed. Wow, so you like all your life. What luck meeting here, huh? No shit. Praise be to Yevon. Myśli sobie, kurde, popierdoliło go. Riku, you look a little beat up. You okay? Waka. Huh? What? Ona jest nieletnia. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Waka. Huh? What? Chciałbyś podsłuchać, co? Zobacz, jak ruszają się jej modele. I jej. Sir Orin, I would like Riku to be my guardian. Hell yeah! Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. Jest nieśmiała. No good? Are you certain? 100%. So, anyway, can I? If Yuna wishes it. Yes, I do.
No i proszę państwa, nowy członek naszej drużyny. Po który pokazał się gdzieś tak w połowie gry. O człowieku, nawet nie wiesz. It was strange. Even though Waka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized Riku was one of them. Bo to debil! Dobra, i więc, proszę państwa... Zero sfer, serio? Chwila. Bez jaj? Moment. A nie, byłem przekonany, że ten, że z tych walk, no nie, co my do tej pory mieliśmy, to ona dostanie expa i tak dalej, nie? Otóż nie, ponieważ... Nie, chwila. Ja pierdolę, co z nią jest nie tak? Tak więc no, równie dobrze mogę trochę omówić jej staty i tak dalej, nie? Ona jest bardzo krucha, ale bardzo szybka. Czyli, że tak powiem, idealna postać do utylizacji, że tak powiem, nieofensywnej, tylko no tam przedmioty używasz i tak dalej, no nie? A kurde, jak na niej się pędu użyje, to dopiero OP się robi, nie? Tak więc no, chwila, ekwipunek. No i jej staty opierają się zwyczajnie na szybkości i na szczęściu, nie? Więc staw tryb, stoik, oczywiście. Gotidus ma wojownika powalone. Czy mi się zdaje, czy może jednak Riku będzie dostawać nieco więcej expa? Ach, nieważne, dobra. Tak więc czas ją trochę... No, chyba będzie jakiś tutorial z nią. O! Jej! I ona tych łap używa do bicia się. Użyj specjalnej zdolności kradzież, by otworzyć skrzynki znalezione na polu walki. Uważaj, walka kończy się zaraz po pokonaniu wrogów, a każda nieotwarta skrzynka przepada. Również atakowanie skrzynek może je zniszczyć, a wraz z nimi całą zawartość. W sumie to nie dzieje się zbyt często, no nie? Nie pojawiają się też skrzynie aż tak mocno. Rdzeń bomby razy dwa. O! A można też kraść przeciwników tych. Widzisz, ile mam HP? Miksowanie. Fervor Riku Mixer pozwala na łączenie dwóch przedmiotów w ekwipunku, by osiągnąć pewien efekt. Wynik nie jest znany, póki przedmioty nie zostaną połączone. Dokładnie i to jest bardzo, bardzo mega przydatne, ale wtedy, kiedy wiesz, co robisz. Spróbuj zmiksować dwa rdzenie bomby, które znalazłeś i zobacz, co się stanie. Dobra, dawaj. Mikser. I... Burza ognia. Smaż się w piekle. Rexio nawet takich ognistych pierdów nie ma. What did you just do? That was great. Alchemia, kurde. Hell yeah. I kurde, nie dostała niczego, cholera jasna. Będzie ciężko ją trenować. Ale to dziwne, zawsze miałem wrażenie, że jej ten... O ile dobrze pamiętam, zawsze musiałem jej staty zwiększać, no nie jak do mnie dołączała. Chociaż może to tylko w wersji na PS2, bo tutaj coś w HD zmienili znowu. To akurat taka zmiana zbytnio mi się nie podoba, ale cóż zrobisz? Nic nie zrobisz. BUM! O, ale wiem, co mogę zrobić teraz. Specjalne... A czemu nie? Każdy musi się ruszyć. Au. Specjalne modlitwa, hell yeah. Ile już nagrywam? 2 godziny i chyba 15 minut, więc jeszcze jakieś 45 i będę już kończył. Najwyższa pora, nie? dawaj Riku.
Nie, to nie jest ten sam, czy ta sama Riku z Kingdom Hearts, od razu mówię. A właśnie, ona jeszcze może ten... są w tej grze jeszcze takie specjalne przedmioty, których może użyć tylko Riku, no nie? Które są mega, mega przydatne. I można ich użyć tylko podczas walki, nie? Co mogę teraz... A no tak, ty haste masz. Patrzcie teraz, jakie OP będzie. Ile razy może się ruszyć? Dwa pod rząd? Ja pierdzielę, widzę cały czas tylko jej gębę na liście. Dobra, Lulu nie, ten nic nie zrobiła. Specjalne skupienie. Patrzcie, kurde, się rusza! O! Mam ADHD, muszę coś pierdolnąć. Ale nie, Auron. O, oczywiście, że nie trafił. Bzyk, bzyk, motherfucker. No nic. Kurde, jeszcze żyjesz! My god! A! Ty mała gnido! No, udało się! Fuck, muszę się napić. Kurde, ciężko będzie w takim razie z jej statami. Ale myślę, że jakoś damy radę może. Może, na pewno, nie wiem, kurde. Już... Nie wiem, tak jak mówiłem, mi się zawsze wydawało, że mieliśmy, kurde, od groma leveli dla niej, że będziemy mogli dać, ale... Wygląda na to, że się pomyliłem. No trudno się mówi. Specjalne... Nie, stój, stój. Pęd. Czemu nie? Błagam, traf jednego chociaż. Dziękuję! Dobra. No problem. Specjalne otucha. Kurde, trochę denerwujące jest to, że jednak wszyscy muszą coś zrobić w walce, żeby ten im exp się zapisał, nie? Ale cóż, z drugiej strony, co zrobisz? Riku... W sumie możemy zobaczyć, może zobaczę, czy możemy czegoś... O, granat dymny. Fajnie! Tamta dała nam granat dymny, którego nawet byśmy nie mogli użyć bez Riku, no. Wezmę ci coś, ukradnę tą skrzynkę. Mega napój. Wydaje mi się, że tylko w tym miejscu te skrzynki będą się pojawiać. Kto jeszcze się nie ruszył? Yuna się nie ruszyła i Lulu. Specjalne. Tako. Okej. I waifu skład jest gotowy. Teraz tylko trzeba go pieprznąć czymś. Tak. Do widzenia! Wciąż, kurde, wściekły jestem na to, ale trudno. No bo, kurde, teraz Riku na pierwszym levelu jest tak jakby, nie? To jest słabe. O, już tu doszliśmy, super. Więc no, witaj ta w mieście elfów, gdzie będziemy mogli się nażreć. Co? Jagodami? Co ja, kurde, odpierdalam? O. No przyznam, to jest całkiem fajna miejscówka w drzewie. We have been expecting you, Lady Yuna. Welcome to Guado Salam. This way, my lady. This way. Me? Masz zielone włosy. Oh, I beg your pardon. I am called Trommel Guado. I am in the direct service of our leader, the great Seymour Guado. Nie lubię twojego akcentu. Możesz gadać jak najmniej. Business with Lady Yuna. Business with me? Whatever could it be, I wonder. Biznes, chyba bidnes. Come inside the manor. Jakby to powiedział pewien steampunk. Of course, your friends are also welcome. Co się dzieje? Czemu wszyscy tam idą? Ah, I almost forgot.
Czyżby? Jest! Modyfikacja ekwipunku! Nareszcie, kurde! Teraz, gdy Riku jest w twojej drużynie, możesz zmodyfikować swoje bronie i zbroje. Zobacz, jak możesz to zrobić! Super! Dostosowanie to funkcja, za pomocą której można ulepszyć bronie i zbroje poprzez dodawanie do nich atrybutów. Kurde, znów muszę się wysmarkać, ale nie chcę tego robić teraz. Użyj przedmiotów, by dodać atrybuty do twojego ekwipunku. Najpierw wybierz ekwipunek, który chcesz ulepszyć. Zwróć uwagę, że niektóre bronie i zbroje nie mogą być ulepszone, bo nie mają na przykład dostatecznie dużo slotów, czyż nie? Jeśli jakikolwiek ze slotów widocznych w prawym dolnym rogu w oknie atrybuty jest pusty, możesz ulepszyć ten przedmiot! Oh my god! Jeśli przedmiot nie ma wolnych slotów, nie może zostać bardziej ulepszony. Niektóre elementy ekwipunku nie mogą być w ogóle ulepszone. No to spróbujmy! Gdy już wybierzesz dany przedmiot do ulepszenia, pojawi się lista atrybutów dostępnych dla danego ekwipunku. Koszt dla każdego nowego atrybutu jest wyświetlany w prawym dolnym rogu. Po lewej znajduje się liczba dostępnych sztuk przedmiotu, a po prawej liczba tego przedmiotu po dodaniu atrybutu. Kurwa, znowu kichnąłem! Ktoś o mnie myśli czy coś? Jeśli nie masz wystarczającej liczby przedmiotów, by dodać atrybut, wtedy jest on wyświetlany na szaro i nie może być wybrany. Wiem, kurde! Gdy wybierzesz atrybut do dodania, będzie jeszcze trzeba zatwierdzić. No oczywiście, że tak. Ja pierdzielę. Płomienny język. Zwróć uwagę, że ekwipunek może zmienić swoją nazwę po uzyskaniu nowego atrybutu, ale to raczej zbyt nic takiego nie ten, nie oznacza zbytnio. Na tym zakończymy samouczek o dostosowywaniu. What would you do without me? No właśnie, jesteś kurde mega pożyteczna teraz. Okej, więc tak jak powiedziałem na początku tego let's playa, system craftingu w tej grze jest mega, mega dobry. Bardzo mi się on podoba. Ponieważ możemy, kurde, dostosowywać sobie wszystko, co tylko chcemy. Nie potrzebujemy żadnych, kurwa, pierdolonych, nie wiem, zasranych tych materiałów, no nie? Wystarczy, że użyjemy normalnie przedmiotów, które możemy kupić się w tym, w sklepie czy coś takiego, no nie? Albo wypadają z potworów, no nie? To jest bardzo dobre. Gdzie jest osłona przed petryfikacją? To automedyk. A ty? Właśnie też fajne jest to, że możemy dodawać takie zarąbiste rzeczy jak, nie wiem, oślepiający cios czy coś takiego, no nie. Mimo tego, że skille z tym są bezużyteczne, to taki zwykły atak, jak może oślepić przeciwnika, to może być przydatny. I zatruty dotyk, coś takiego. Mam jeszcze coś? Szpony. Czemu by nie dać ci sensora? Sfera zdolności, spoko. Sokole oko, jeszcze czego? Puklesz. Punkty zdrowia. X-napój nam się przyda jeszcze. Chodź z drugiej strony. Metalowy P! Gumowy mog. W sumie czemu ja to niepotrzebnie, kurde, kraftuję, skoro te przedmioty mają po jednym slocie? Do jasnej cholery, ale ze mnie debil. Tak więc no, najlepsza strategia jak dla mnie to kupować przedmioty z jak największą ilością slotów, albo nawet i używać takich przedmiotów, no nie? I później kraftować je w ten sposób. No, co jest mega przydatne. Teraz gram ostatnio w ten Monster Hunter Stories, no nie na 3DS-ie. Cholera, nie... Po prostu nie lubię gier, w których jest taki jakiś popieprzony system craftu, no nie? Na chuj mam, kurde, ulepszać moje bronie, które mam na sobie, skoro za niedługo będą i tak lepsze dostępne. To tylko strata kasy. Tak, dzięki.
Czemu kurde mogę kurde się tutaj wysypiać, skoro obok jest sfera i ona daje mi pełne uzdrowienie już. My, Głado, pomagamy zakonnikom patrolować drogi. Czemuż mielibyśmy nie robić tego, co tylko możemy w obronie Sfiry? O, Hila, siema. Oh, how fair you, Sir Guardian. It seems that Maester Seymour has returned to Guado Salam. No i git. He's young, but he deserves our respect. Może i tak, ale... Sam nie wiem, patrzę na niego i ja widzę tylko... Brzydala. Brzydkiego. Dobra. Gdzie tutaj jest sklep? Chcę coś kupić. Mam mnóstwo kasy, chcę ją rozporządzić w jakiś sposób. Czekajcie chwilę, muszę jednak kurde się wysmarkać, bo to nic to z tego, ZW. Ponieważ no! Tidus, ty głupia kurwo, nie idź w te pieprzone szafki, co ty sobie myślisz? Tak czy owak, no, wróciłem. Tęskniliście? Ja tęskniłem za sobą. Więc tu można przedmioty kupywać? Na utrudzonych wyglądacie podróżników, spocznijcie może i dajcie nogom odpocząć. A, zawiła jest dla was moja wymowa. Sędziwym Głado mówię więc językiem rzadko słyszanym nawet w Głado Salam. Dobra, chyba to nie jest sklep z przedmiotami. So fuck this shit. Hell yeah! Tego właśnie chciałem! Widzę miecze, wchodzę do środka. Kup bronię. Sprzedam. Ciebie mogę sprzedać bez problemu. Dobra, więc tak. Zobaczmy. Magia plus 5. To mi się podoba. Przebicie siła plus 5. Plus jeszcze dodatkowy slot. To też mi się podoba. Przebicie siła plus 5. Ta, dawaj. Niech będzie, kurde. Cholera. Sorry, chyba coś mnie bierze. Wkurza mnie to niezmiernie, ale... żółty O. Żółta Br. Z żółty N. K i P. Dobra, nieważne. A nie, zaraz, chyba im dałem już to wszystko. Okej, okay, dobra. Fuck this shit. Do jasnej cholery, co jest ze mną nie tak. Jak tak dalej pójdzie, to chyba będę musiał, kurde, kończyć tego let's playa, bo coś z gardłem mam nie tak. Chwila. Kup przedmioty. Tutaj już są, kurde, droższe! Co to ma być? Co wy sobie myślicie? Wyglądacie jak korzenie! Kto by przypuszczał? Masz coś? Wejrzyj bronię. Właśnie, zobaczymy. Śmiercionośny cutscene, dotyk śmierci, to powoduje, że być może przeciwnik padnie, no nie jednym ciosem, ale wolałbym tego nie używać, bo zbyt niepewne to jest. Ty masz, kurde, to samo co on! Cholera! Niech to. Dobra, może pogadajmy w takim razie. Pogadajmy. I tell you, these Guado merchants are shrewd. Ripping off the pilgrims that come to visit the fireplane. No właśnie widzę te ceny. You watch that they don't get you too. Me you can trust. Na pewno. More than a Guado, at least. What do you say? Dobra, przedmioty. No, on ma już, kurde, tańsze. Dziękuję ci bardzo, Oaka. Bardzo jesteś miły. Okej. Okej, okej. Nie ma to jak no, kupować u źródła, które jest pewne. Okej, dobra. Dobra nasza. Dziękuję bardzo.
Tak więc zobaczmy, co jeszcze mogę tutaj zrobić. Dobra, wiecie co? Chyba naprawdę coś jest ze mną teraz nie tak. Może będę już kończył, bo trochę sucho w gardle mam i tak dalej, nie? Wolałbym się nie przemęczać, bo jeszcze jutro chcę Personę 4 nagrać. W waszym wypadku na pewno już będziecie widzieć Personę 4, ale dobra. Te zapiszę tutaj. Waifu skład na czele. 2 godziny i jakieś 20 minut pograłem. Dobrze jest, mi się wydaje, dobrze jest, tak więc no. W takim razie, co będziemy w następnej sesji z Final Fantasy X robić? Będziemy odkrywać, gdzie tutaj te skurwysyny... Czemu te skurwysyny wyglądają jak korzenie? Czemu mi przypomina się ten... Ocarina of Time trochę? Bo wielkie drzewo tam też było. Dobrze, że nie drzew The Killer. Dobra, to ja już będę leciał. Sorry, że już tak muszę kończyć, ale no niestety. To, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Tidus, przestań kurwa biegać jak ten... Ja chcę na drzewo, ja chcę na drzewo. Nie, śmierdzielu. Nie pójdziesz na drzewo, bo ci tekstury nie pozwalają. Nawet kurde, aż ziemia się trzęsie. Dobra. To ja już uciekam. To wielkie dzięki za waszą uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. I pa pa wszystkim, bye bye!